Film stworzono dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. Ostrzeżenie. Film zawiera wulgaryzmy, opisy brutalnych scen, wizję niesprawiedliwego fikcyjnego świata oraz suche żarty. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Na stronie rgfk.pl RPGowy staw z kodem NATURALNE20, pisane łącznie, znajdziesz 3% taniej. Zapraszamy. Dzień dobry, ja jestem Tomek, a to jest Naturalne 20 i po raz kolejny gramy w Dune ze znanym już, kochani drodzy, wam składem. Od lewej do prawej Noah, Leo, Margot i Asurio, grani przez Nelava, Raichu, Justynę i Fryca. Słuchajcie, to kim są nasze postacie, możecie się dowiedzieć z poprzednich sesji. Zapraszamy do nich serdecznie, bo każda z postaci miała swój wstęp fabularny i kim jest oraz jaki jest jej cel. Więc tego się możecie dowiedzieć. A póki co przejdźmy do ciebie, Leo. Słuchaj, rozmawiałeś chwilę temu z Bakrem, mistrzem miecza, który jest oddany waszej sprawie i tak jak ty jest podwójnym agentem, pracuje dla rebelii i jest w pałacu. Natomiast sytuacja w tym momencie jest mocno, ale to mocno kryzysowa, ponieważ Margot została zatrzymana w podziemiach pałacu, została związana, zakneblowana. A są straże, a jest ich dużo. I po szybkich ustaleniach z mistrzem miecza, najlepszą opcją, jaka padła jakby w tej rozmowie, jest to, żebyś to ty przeprowadził uwolnienie Margot, a przynajmniej postarał się to zrobić i spróbował uciec jednym z waszych asetów, które powstały na pierwszej sesji, czyli tajnym tunelem w pałacu. Tak. Powiedz mi, mój drogi, jak zamierzasz do tego podejść? Jakie są twoje kroki, co chcesz zrobić? No to po pierwsze, co to wykorzystując mój aset, który zarobiłem na ostatniej sesji, czyli to, że Rodrik ma o mnie dobre mniemanie i to, że jakby Bakr też wie o tym i też jest w to zamieszany, to chciałbym, aby ja i moi ludzie zostali którejś z kolei nocy, najlepiej jak najszybciej przydzieleni do ochrony, jakby do straży w tym bloku, w którym jest Margot zamknięta. Mhm, dobra. Słuchaj, no to co dużo mówić. No ja myślę, że możemy tutaj zrobić na to rzut. Jasne. Leo. Gdzie jest Leo? Tu jest Leo. Już patrzę na twoją kartę postaci. Myślę, że to może być, w sensie możesz coś zaproponować, ale dla mnie myślę, że to jest communicate, ewentualnie battle raczej nie, ale communicate myślę, że to byłoby to, tak. Jeżeli chcesz wyperswadować jakoś. Tak, to trzeba będzie po prostu gadać z ludźmi, nie wiem, może pozamieniać się na jakieś warty albo wykorzystać jakieś stare przysługi, żeby akurat teraz mnie tu przydzielili, więc to będzie communicate, a co do drive'u, to jest, przestałem, albo to będzie obowiązek, albo to będzie sprawiedliwość, no bo w sumie Margot siedzi jakby nie patrzeć w więzieniu za nic, za niewinność, tak, no to sprawiedliwość też może. Is it za niewinność? Za naszą niewinność. Tak, no za waszą niewinność to już prędzej, no. Dobra, słuchaj, ja myślę, że to jest duty. Myślę, że duty jednak, że bo robiąc to, odbijając Margot z tego więzienia, spalisz się tutaj. Więc to jest faktycznie, też tutaj będziesz mógł wykorzystać ten swój statement bez żadnego problemu. Jasne. No to w takim razie jaki mam stopień trudności tego testu? Słuchaj, po pierwsze w pałacu, jak też widzicie na tym waszym backgroundzie, jest podwyższona ochrona 2, ale ty miałeś ten aset, zaufanie Rodrika, czy jakoś tak to nazwaliśmy, 1. Więc byłoby
3. Znaczy inaczej, byłoby 3, byłoby 5 generalnie, ale zrobimy z tego 4. Mhm. Dobrze, to spomyślmy, co tutaj jeszcze można dorzucić, bo 4 to jest dość dużo. No i tak zdecydowanie. Zobacz, jakie masz talenty. Zawsze przyjmę punkty zagrożenia. No. No dobrze, no to w takim razie ja bym chciał przede wszystkim jako użyć moich poborowych ludzi do tego też, więc to zawsze mi pomoże. Okay. I jeżeli tak jest, to dam ci jedno zagrożenie, aby moi ludzie zostali ulepszeni do lepszego jakości zasobu. Korzystując z talent mistrz broni, żeby oni Dobra. Byli lepsi. I to okay, jest właściwie okay. wszystko, co ja mogę w tym momencie wyciągnąć z moich talentów, bo one nie są zbyt przydatne przy takich rzeczach. Mm-hmm. Więc to będzie 3. No to dam ci jeszcze 2 zagrożenia, żeby wziąć tę 4. kostkę, tak? Skoro to mają być 4 sukcesy. Dobra. Słuchaj, to ja to widzę w ten sposób. Pamiętaj też, że masz punkt determinacji. Tak, tak. Który automatycznie ustawi jedną z tych kości na jedynce. Tak, więc już będziesz miał 2 sukcesy. Od razu wydać, bo communication nie jest moim najmocniejszym skillem, a tu trzeba 4 sukcesy, jest. Więc ja to wydam i zobaczymy, no i rzucę w takim razie. Czyli potrzebuję na 3 kostkach mieć 2 sukcesy. Rzucam. Tak, 4. Tak, okej, tak. O ile dobrze to liczę, to tak. Nie używam fokusa żadnego do tego. Nie, to jeszcze się nie udało, to jeszcze jest komplikacja. Oj, jeszcze jest komplikacja. Słuchaj, powiem ci tak, on się nie zgodzi na to. On się nie zgodzi na to, żeby twoi ludzie brali udział w tym. Oni są zbyt cenni. To są zbyt cenni ludzie, żeby oni zajmowali się tak... jakby to nazwać? Błahym zadaniem. Bo pilnować w zamkniętej przestrzeni, w podziemiach kogoś, to nie jest specjalnie zajmująca rzecz. Więc komplikacją tego będzie to, że nie będziesz mógł wykorzystać swoich ludzi do tego zadania. Dobrze, to skoro w takim razie to się nie udało, no to trzeba podejść do tego zupełnie inaczej i po prostu zrobić to w klasycznym stylu jednoosobowej misji skradankowej, tak? Proszę cię bardzo. Więc gdy już, jako że ja tutaj w tym pałacu siedzę i ja znam to, jak tutaj są warty porozstawione, kiedy warty się zmieniają, kiedy tam strasznie nie patrolować, gdzie są te wszystkie stróżówki, no to chcę wybrać taki moment, w którym akurat jest chwilę przed zmianą nocnej warty, znaczy po tym jak nocna warta się kończy, ran, praktycznie przed całym świtem, tak może pół godziny przed tym, jak się nocna warta kończy. No bo wtedy ci wszyscy strażnicy są już tacy zmęczeni, znudzeni, oni już najchętniej poszli spać, a ci nowi jeszcze nie powstawali, więc to może być najlepsza okazja, żeby jakoś się przekraść. A jasne. Po pałacu też wtedy jeszcze za bardzo ruchu jakiegoś takiego nie ma. Zapakować gdzieś do jakiegoś plecaka, skombinować ubrania takie służących, wyglądające jak na takich służących tutaj ubrania, żeby Margot się mogła przebrać w to, żeby potem płaszcz wyprowadzić jako służącą może tym tunelem tajnym, który też zresztą jest w lochach, ale na służącego może nikt tak nie będzie zwracał uwagi, jak na tutaj narzeczoną następcy tronu. Jasne. No i korzystując no właśnie moje no po prostu umiejętności w skradaniu się, czy też znając te rodzaje wart, znając miejsca, w których są posterunki straży, w którym strażnicy mogą wykorzystać to do tego, żeby po prostu zakraść się do celi, tworzyć ją w jakiś sposób. I wyprowadzić. Pomoc. Dobra, słuchaj, to jak dla mnie, wiesz, próba skradania i wybrania takiego momentu, w którym będziesz mógł się przekraść tam, to jest move. Według mnie zdecydowanie możesz skorzystać ze swoich fokusów, które tutaj są u ciebie, to jest skradanie i ukrywanie. No i tutaj właśnie znowu to jest
No to nie wniosłbym tego, pociągnąłbym to pod obowiązek, no bo trzeba ją uwolnić, albo tak. Ewentualnie... No chyba... Dla mnie to jest zupełnie okej. Okay. Dla mnie to jest zupełnie okej, okay, żebyś mógł z tego skorzystać. No i co? No i stopień trudności, mój drogi. Stopień trudności przekradnięcia się tam samemu. Niech to będzie 3. No dobra. Co się może złego stać? No, weź sobie jeszcze zagrożenie. Dziękuję. Wezmę kostki. Dawno nie miałem tak dużej ilości zagrożeń. To zaraz będziesz rzucał. A nie, co chcę mu wrzucić tak. Może by coś wyszło tym razem. Dobra, są 3. Dobra, słuchaj, są 3 sukcesy, 3 potrzebowałeś, nie generujesz żadnych punktów impetu. Natomiast udaje ci się przekraść pomiędzy tymi wszystkimi strażnikami, którzy mieli wtedy wartę. Brałeś idealny moment, ciemno, głucho, dobre ubranie, też masz zapakowane ubranie dla Margot. Prawdopodobnie zakładam, że wziąłeś też dla niej jakąś broń. Może to być sztylet, może tak. To być nóż, cokolwiek. Warto, żeby miała coś takiego, więc na pewno w domyśle to gdzieś tam masz. Do tego wszystkiego udaje ci się podejść do korytarza. Na samym końcu zamknięta jest Margot. Nie ma strażników, bo właśnie któryś z nich poszedł na stronę. Podchodzisz do drzwi, otwierasz je w jakiś sposób. Po prostu je otworzysz. Możesz mieć jakieś klucze, mogłeś sobie je wcześniej załatwić. To nie jest istotne. Ale faktycznie, drzwi ze skrzypnięciem, Margot, uchylają się. Budząc cię, bo to jest jednak środek nocy, leżysz gdzieś skuta na boku i widzisz, że jakaś ciemna postać wchodzi do tego pomieszczenia, do celi. Podchodzę bardzo blisko, tak żeby no nie jakby mówić szeptem, ona mnie usłyszała. Mówię tak, tutaj Leo, przyszedłem cię uwolnić. Jesteś skrępowana, to daj, rozwiążę cię, tylko cicho. Mamy niewiele czasu, tu jest ukryty tunel, zaraz cię do niego wyprowadzę i wyjdziemy z pałacu. I rozkuwa mnie tej kajdany, zdejmuję knebel w takim wypadku. Wręczam ci, widzisz, że wciągam z plecaka jakieś takie prostą jakąś sukienkę, jak tutaj służącą naszą w pałacu, jakiś taki kaptur na głowę i sztylet daje ci. Przebierz się, weź to ze sobą, ale szybko się przebierz i zaraz i lecimy dalej. Strażników nie powinno być tutaj jeszcze przez 5 minut, więc mamy niewiele czasu. I jakby okay. I po prostu odwracam się, żeby miała trochę prywatności i jakby wchodzę przed tą kratę i tak zaczynam się rozglądać i nasłuchiwać, czy przypadkiem strażników nie wraca, czy coś takiego. Tak, i słuchaj, to jest też moment, w którym ja wydaję 4 punkty zagrożenia. I słyszysz kroki. Pojedyncza osoba. Ciężkie buty. Rosły mężczyzna. Ciężkie kroki. Schodzą właśnie po schodach i idą w tą stronę. Momentalnie rozpoznasz tego strażnika. To jest Paul. On idzie w tą stronę i tak mniej więcej w połowie korytarza. Co tu się dzieje? Gdzie są wszyscy strażnicy? Się do mnie się zwraca, tak? Tak, 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 tak. I zaczyna się, wiesz, rozglądać bardzo podejrzliwie w jedną i w drugą stronę. No panie, no zmiana warty, to czekam aż coś tutaj, aż na zastępstwo na kogoś. I po prostu tak bardzo wolnym krokiem, znaczy dość stanowczym, ale takim spokojnym krokiem, jakbym pokornym, jakbym się był przed nim tłumaczyć, chcę do niego podejść,
przygotowanym jakimś nożem czy bronią taką ręczną. Żeby... Jasne, jasne, okej. Tak, wiem, że jest zaraz zmiana warta, ale ciebie tutaj nie powinno być. Nie ma cię w rozpisce. Co ty tu robisz? Z Johnem się zmieniłem, powiedział, że poprosił mnie o przysługę, jego żona ma urodziny dzisiaj. Chciał jej niespodziankę zrobić, wyszedł pół godziny wcześniej, zamieniliśmy się dosłownie teraz, chwilę przed zmianą. Okej, słuchaj, jeżeli chcesz uśpić jego czujność, żebyś miał szansę podejść do niego, no bo w tym momencie, wiesz, rozmawiacie na takim dystansie, powiedzmy, 5 metrów, nie? Czy tam 6. Więc to jest taki bezpieczny dystans, że on, wiesz, zdąży na przykład odskoczyć, dobyć broni, tego typu rzeczy, nie? Więc jeżeli chcesz uśpić jego czujność, to ja myślę, że tutaj jest communicate. Żeby sobie wyrobić tutaj po prostu ten tą przewagę nad nim. Element zaskoczenia, tak? Tak. No dobrze, no to w takim razie no to będzie bardzo trudny rzut dla mnie, bo, ale to... Wiesz co, to jest 3. To jest 3. Dla mnie to jest 3. Bo jednak nie powinno cię tu być. Mimo wszystko, on też te ostatnie dni bardzo mocno nadwrężyły jego zaufanie względem wszystkich, którzy są w pałacu. Zatem 3. No dobra, to zrobię to na communicate i na truth, naprawdę. To chyba próbuję, nie wiem, czy to jest niby prawda, ale ja go próbuję oszukać, no to jest w jakiś sposób on szuka. Związane. To tak działa, tak, że możesz odwrócić jakby i tak. Próbować ją ukryć. I dam ci jedno zagrożenie, żeby wziąć tą trzecią kostkę. Dziękuję. Ale spokojnie, już prawie, Frycu, spokojnie, już prawie wróciliśmy do tego, z czym zaczynałem, także... Zaraz jeszcze drugie 4 mi doładuję tutaj, to jest tylko na odwrócenie uwagi, no zobaczymy. No, dawaj. No nie. Słuchaj, widzisz, że jego ręka ląduje na ostrzu miecza. I on tak, wiesz, patrzy w stronę tych drzwi, które są za tobą. Nie ma tu strażników. I wiesz co? On bardzo szybko podbiegnie do ciebie. Ja wydam tutaj punkcik zagrożenia, tylko teraz chyba dwa muszę wydać, żeby się wbić w kolejkę, bo normalnie gracze zaczynają jako pierwsi, więc wydaję 2 punkty zagrożenia, żeby to on pierwszy dopadł do ciebie z bronią i cię zaatakował. Słuchaj. Przestań skneblowana. Tak, ty jesteś rozwiązana, jesteś rozkneblowana, w tym momencie powiedzmy zakładasz górę od tej sukienki tego ubrania, ten kaptur, nie? Więc jak będzie kolejka Leo, jak Leo skończy swoją turę, to ty będziesz mogła jakby wkroczyć do akcji, bo jednak ubranie tych ciuchów, tych szmat, które tam ci przyniósł, to nie jest długi proces, nie? Niemniej on zaatakuje jako pierwszy i on wyznaczy tutaj. Właściwie nie wyznaczy poziomu, tylko zobaczymy, czy on przebije twój atrybut. I teraz tak, on będzie rzucał z battle, będzie rzucał z duty. Tak, a wezmę mu jeszcze jedną kosteczkę. Czyli rzuci sobie 3 kostkami. Tak, dobra. 3 kostkami. Tak, czy on używa fokusa? Fokus, walka w zwarciu. Dobra, tak, używa fokusa. Słuchaj, 4 sukcesy. I
Teraz, ja mogę teraz tak. Coś zrobić, bo szczerze powiedziawszy, nie walczyliśmy. Słuchaj, jeszcze tak. Tak. Wiesz co, już. Już patrzę. Walka wygląda w ten sposób, że jest to zawsze. Jeżeli walczysz z NPC-em, który jest ważnym NPC-em w grze, to zawsze jest to czynność przedłużona. I musisz, żeby go pokonać, musisz uzyskać tyle sukcesów, ile wynosi cecha, która jest najbardziej zbliżona do sytuacji, w której się znajdujecie. Czyli jeżeli chcesz kogoś pokonać słownie w dyplomacji, to tutaj na przykład na communicate to będzie wyznaczało poziom sukcesów, żeby go ją pokonać. W tym momencie walczycie, więc musisz uzyskać 8 sukcesów, żeby go pokonać. Żeby go wykluczyć z tej walki. I jeżeli masz sukces, każdy udany atak zapewnia 2 punkty plus jakość użytego zasobu. Więc na przykład jeżeli masz lepszy miecz albo coś takiego, to jeszcze winduje w górę ten poziom. Tutaj Frycu, jeżeli coś źle wytłumaczyłem, to popraw, ale wydaje mi się, że chyba jest ok. Tak, no, więc... Mi się też wydaje, że wszystko jest w porządku. Takie mam wrażenie, bo tak, faktycznie to jest pierwszy raz, jak rzucamy na taki konflikt. Więc tak, ty będziesz musiał wyrzucić 8 sukcesów, zanim on wyrzuci... 8 sukcesów. Teraz wyrzucił 4, więc teraz ty rzucasz na battle. Dawaj. Dobra, no to w takim razie, skoro on do mnie podszedł i mnie ciachnął, no to mogę mu po prostu oddać tym samym, tak? Mhm. Jak to jest, no w tym momencie, no to nawet nie jest przyjemność, to jest obowiązek, żeby skopać na dupsko. Po prostu. Dawaj. Więc będę mu walczył z nim. No ja niestety, no ja się specjalizuję w strzelaniu, ale to nie jest dobre miejsce, żeby strzelać, bo zaraz wszyscy by się zlecieli, słysząc odgłos pistoletów, a pewnie on i tak ma tarczę, więc to będzie to bez mojego fokusu. Czyli normalnie 2 kostki. A ile ty masz tych zagrożeń? Ale tarczę byś widział, jakby tak, ją uruchomił. Tarcza by się gdzieś świeciła wokół niego. Powietrze by drgało i tak dalej, więc... W zamkniętym, ciasnym lochu to usłyszą w połowie pałacu. Strzelanie jest problematyczne tutaj, tak. No to w takiej zasadzie. I zaraz się wszyscy zlecą, więc no dobra, spróbuję go najpierw zaatakować po prostu jakimś sztyletem czy nożem, który mam. Tak, na pewno masz jakiś, wiesz, też miecz na wyposażeniu, nóż, cokolwiek. To jest nieodzowne po prostu dla twojej postaci. I ja bym chciał ci dać jedno zagrożenie, żeby wykorzystać mistrza broni i ulepszyć ten nóż do jednego poziomu wyżej. Dobra. Do lepszego, jako lepszy zasób. Mhm. I jeszcze jeden zagrożenie, żeby wziąć sobie trzecią kostkę. Dobra. Czyli bez fokusa. Słuchaj, dwa. No dwa. Dwa sukcesy. Okej, okay, jest 2-4 na razie. Zasób lepszy, więc chyba jeszcze jeden. Tak, 3. Bo miałeś tutaj sukces. Dobra, słuchaj, to był on, byłeś ty. Jest nowa tura. Gracze zaczynają jako pierwsi. Leo, Margot, wybierzcie, kto z was zaczyna. Według mnie to powinien być Leo, ale to jest up to you. Nie wiem, jak Margot, jak chcesz, jeżeli no widzisz, że się coś dzieje, więc możesz zareagować, jak my tam się zaczynamy przepychać tymi nożami, dzikać teraz. Tak, ja bym chciała użyć głosu, żeby w jakiś sposób osłabić psychicznie Paula. Nie wiem, zasugerować mu, że jest przerażony albo zdezorientowany. Możesz mu rozkazać rzucić broń na przykład, nie? To też jest w ten sposób może działać, nie? Śmiało, proszę cię bardzo. Tak. Chcę powiedzieć, żeby tak, to nie są droidy. Chcę mu rozkazać rzucić broń. Mhm. Okej.
Jaki test muszę wykonać? Wiesz co, już patrzę. Ja myślę, że ty byś tutaj uderzała w jego dyscyplinę. No, myślę, że tak. Więc to jest. I żeby go pokonać. Bo żebyśmy się dobrze zrozumieli. Leo go próbuje pokonać na battle, a ty będziesz go próbowała pokonać na dyscyplinie, żeby on rzucił broń. Wtedy prawdopodobnie Leo go jest w stanie dopaść bez problemu, jak on odrzuci broń, więc tak czy siak będzie pokonany, tylko z różnym skutkiem, nie? Po prostu. Więc stopień trudności to jest 6, żeby musisz uzyskać 6 sukcesów, żeby on, wiesz, odrzucił tą broń i też go pokonacie w taki czy inny sposób. I używając głosu i dobierając punkty zagrożenia, mam automatycznie 2 sukcesy za każdy punkt, prawda? Mhm. Tak. To tak. Zużywam swój punkt determinacji, żeby ustawić kostkę? Tak. Dobra. Wyrzuć punkcik. Mhm. Okej. Cik. Jakie wyrzucam? Nad swoim portretem w lewym dolnym rogu. Aha, na rolu. O, masz ten i przeciągasz po prostu na. Dobra, super. W zasadzie oba zużywam. Mhm. I dokupuję sobie jeszcze 2 kostki. Za 3 punkty zagrożenia i używając głosu automatycznie ustawiam je też na 2. Znaczy na automatyczne sukcesy. Okej, okay, czyli kupujesz sobie 3 sukcesy za te 3 zagrożenia, bo używasz głosu, tak? Dobrze zrozumiałem? Mhm, tak. Okej, okay, bo taki jest twój talent. I używasz kostki determinacji, znaczy używasz punktu determinacji, żeby jedna z kości tego rzutu była 1, więc masz od razu 2 sukcesy, czyli już w sumie masz 5 sukcesów. Oraz rzucasz 2d20, tak? Dobrze zrozumiałem? 3d20, bo dokupiłam jeszcze jedną kostkę. Okej, okay. Czyli jeszcze jedno zagrożenie sobie biorę. Dobra. Dobra, to wszystko mamy. Okej, okay, to rzucasz 3d20. Na dyscyplinę. I faith, bo wierzę w to, co robię. Mhm. Okej. Okay. 3 kości. Using focus yes, bo wykorzystuję opanowanie do tego. Okej, okay, okej, okay, jasne. Słuchaj, nie ma problemu. Widzę to w ten sposób, że wychodzisz za Leo, za twoich pleców. Rozlega się bardzo donośny głos Margot. Wiesz, rezonuje trochę przez twoich uszach, odbija się od ścian, trafia prosto do głowy Paula. I widzisz, jak on popatrzył na miecz, odrzucił go i patrzy przez chwilę. Zakładam, że pytanie, co chcesz z nim zrobić? Czy chcesz go zajebać, czy chcesz go na przykład ogłuszyć? Wiesz, to w tym momencie chyba jednak chcę go zabić, bo widział nas tutaj, a im później się ktoś dowie, tym, że to jednak byłem ja, tym lepiej dla całej sytuacji. Jasne. Więc po prostu w momencie, kiedy on tak stanął i nic nie robił, no to patrz, tutaj już go Margot pokonała, więc ja po prostu... Jasne, wyjąć, słuchaj, bez problemu, gdzieś przechodzisz przez tą tarczę bardzo powoli, dźgasz go w nerkę, w wątrobę, obojętne, to automatycznie wyklucza każdą praktycznie osobę, taki postrzał w organ witalny.
czy dźgnięcie w taki organ. On się, wiesz, złapał, stracił dech w płucach, padł na ziemię, rzęzi trochę, jak zażynane prosie. Tak, nie walnął tak bardzo, tylko powoli się tego sunął. Dzięki. Nie spodziewałem się, że ten debil tutaj będzie. Dobra, chodźmy szybko się zbierać. Musimy się zbierać. Ja po prostu jeszcze czekając, aż Margot wyjdzie, no w międzyczasie zaciągnąć tego trupa Paula do tej celi i go tam gdzieś w kącie położyć, przykryć jakimś tym kocem, którym tam ona była przykryta, żeby było, że ktoś tam jednak leży tak na pierwszy rzut oka. Zamknąć te drzwi. To za mną. Ja jeszcze wykorzystuję chwilę, żeby oderwać z tej swojej starej sukni jakiś kawał materiału. Dźgam się w rękę i swoją krwią piszę wiadomość do Rodrika. Arturio spiskuje, zabiorą mnie, uważaj na siebie. To nie jest bysty. Okej, dobra. Dobra, słuchaj, jasne. I zostawiam ją gdzieś schowaną w kącie, upchaną w kącie celi. Wykorzystuję swoją tam skillę w taki sposób, żeby ją sformułować, żeby on w to przynajmniej, żeby nie była tak naiwnie napisana, żeby była szansa, że on to uwierzy. Dobra, okej, spoko, nie ma problemu, ja sobie wydam 2 punkty zagrożenia, ale nie powiem na co. Anyway, uciekacie stamtąd. Na błędy ortograficzne. Błędy to, który przez zwykłe, nie? Uciekacie tymi pustymi korytarzami, przynajmniej pustymi jeszcze przez jakiś czas, bo momentalnie, kiedy tylko wyjdziecie na prostą i zaczniecie biec w stronę waszej salki w jednej z pokojów, w pokojach przesłuchań na dole, bo tam jest ukryte tajne przejście, słyszycie alarm i ludzie, którzy gdzieś zaczynają biegać i zaczynają szukać. Słyszycie otwierane drzwi, jedne, drugie, trzecie, krzyki na korytarzu, bębnienie butów o posadzki, krzyki i wy uciekacie tym korytarzem. Wybiegniecie na zewnątrz, gdzieś. Gdzie? To nie jest istotne w tym momencie, ale uda wam się uciec z tamtego miejsca. Za te 2 punkty zagrożenia na pewno ktoś się zorientuje, że znaleziono, że gdzieś w podziemiach jest przejście, którym można wyjść. Może jeszcze nie wiedzą gdzie, ale prawdopodobnie się dowiedzą. Także ten atrybut, który został stworzony wcześniej, myślę, że możecie uznać za spalony. Bo prawdopodobnie będzie strzeżony przez strażników, albo zostanie zawalony, cokolwiek. Wybiegacie. Leo. Albo inaczej, Margot, powiedz mi, jaka jest w tym momencie pogoda na zewnątrz? Jest noc, to na pewno, bo to wszystko działo się w noc, ale jaka jest pogoda? Pada deszcz, jest gwiazdy, świeci słońce, Boże, świeci księżyc. Jak wygląda na zewnątrz? To jest taka... Księżyc w Nowiu jest bardzo ciemno, ale spokojnie, jest raczej tak letnio. Okej, jasne, dobra. Gdzieniegdzie chmury przetaczają się przez niebo, przysłaniając co jakiś czas ten księżyc, który gdzieś tam świeci. Idziecie, biegniecie w stronę jakiegoś waszego miejsca, w którym się mieliście spotkać. Leo, powiedz mi, jak się czujesz z tym, że twoi ludzie tam zostali? Ty uciekłeś z Margot. No tak, no nie czuję się z tym najlepiej. No, ten zły, że nie wyszło, że musiałem... że na siebie w sumie też zły, że przez to wszystko, co się stało, nagle okazało, że ich, że moich towarzyszy walki odesłali do jakichś innych zadań, że nie mogli być ze mną, no i że oni tam zostali. No, trzeba będzie coś z nimi zrobić, jak w jakiś sposób ich
w... I zresztą oni są doświadczeni, oni wiedzą, co mają robić. Zaraz jak tylko informacja pójdzie, co się stało, to dostali wcześniej informację, żeby jak tylko mogą, to zaczęli sami się tam małymi grupkami ewakuować, jak tylko nadarzy się okazja. No ale tak czy siak, no trochę jestem zmartwiony, czy im to się uda, czy im się to nie uda, jak to, co z tego będzie, tak. Mhm. Słuchaj, Asuria, jak wygląda wasze schronienie, w którym się macie spotkać wszyscy? Ja myślę, że nie mogliśmy sobie odpuścić tego, żeby to było miejsce, które jest otoczone w jakiś sposób naturą. I to ta natura, której tak broni rebelia, jest tym, co daje schronienie uciekinierom. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że w pewnie dość dużej nawet odległości od pałacu, no to nie mogło się znajdować za blisko, to jest za gęsto, jeśli chodzi o straż. Znajduje się taka nieduża skała, mająca może 4, może 5 metrów wysokości. To jest jakiś rodzaju narzutowy, duży kamień, który rozpękł się dawno, dawno temu na pół. I teraz porastają go jakieś tam porosty. Z niego zaś zwiszają się dość grube pęki, jakieś winorośli, czegoś, co pnąc się po prostu otacza dużą część tej skały. I tworzy taką naturalną zasłonę, jak się przydrzemy przez okoliczną roślinność rosnącą tutaj drzewa, to jest to jedno z niewielu miejsc w okolicy, gdzie jeszcze ta natura, powiedzmy, walczy z industrializacją wprowadzoną przez Rudmuda. I tam czekamy. Jasne. Czekacie pierwszą, drugą, trzecią godzinę. Spóźniają się. Ale koniec końców dotrzecie tam, Leo i Margot. Przedarliście się przez tą dżunglę. Ty wiesz, Leo, jak się w miarę poruszać po tym miejscu, więc to nie jest problem. Niemniej dotrzecie na spotkanie. W środku jest parę osób najbliższych waszemu gronu. No i cóż, moi drodzy, scenę zostawiam wam w tej chwili. To w takim razie, kiedy docieracie na miejsce, widzicie, że Noah razem ze swoimi ludźmi i z Otrarem, którego może mieliście okazję poznać, który jest kapitanem jego oddziału, grają teraz w karty. Znudzeni bardzo mocno. Ja tu widzę, że tutaj sielanka trwa, tak? Macie jakiś bandaż? Spóźniliście się. Pewne komplikacje wynikły. Potrzebuję mieć bardzo konkretne informacje, Leo, żebym mógł obliczyć, co się stanie. No to po pierwsze, Rodrigo uznał, że mój oddział jest tak wspaniały i tak potrzebny, że nie dał mi przejąć akurat służby w lochu dzisiejszego dnia, więc musiałem się tam zakraść. Wszystko by poszło dobrze, gdyby nie to, że ten cholerny Paul nagle sobie postanowił zrobić poranny obchód, jakby spać jak normalny człowiek nie mógł. Twoi ludzie tam zostali? Zostali w garnizonie. Ale mają informację, że... Asuria coś notuje. Mają informację, że jak tylko to pójdzie pałacu Fama, że coś się stało, to mają się ewakuować niezwłocznie. Asuria, ja mam dwie bardzo ważne informacje dla ciebie. Po pierwsze, mają tancerze oblicza. Po drugie, wiedzą, że Mys jest po naszej stronie. I tutaj ja pozwolę się wtrącić tylko, bo to na pewno Margot by wspomniała o tym, że wspomniała imię Noaha podczas rozmowy z Mys, bo ta pieczęć Rodrika miała być do niego odesłana. To myślę, jest bardzo ważna informacja i Margot by o tym raczej nie zapomniała. Widzicie, jak
Asurio robi kilka takich bardzo zamaszystych ruchów w tym notesie, który trzyma. Straciliśmy jakieś 17% zasobów. Nie wiem, czy jesteś tyle warta. Być może było rozsądniejszym, żebyś pozostała przez jakiś czas w Lochach. Leo, bardzo dużo zaryzykowałaś. Wiesz, takie były ustalenia. Podjąłem to ryzyko, kim jestem gotowy za nie. Były te ustalenia, bo nie przypominam sobie, żebym wydawał jakąś opinię w tej sprawie. No dobra, poniosło mnie. Ale no ja nie jestem, ja się nie szkoliłem w rozumnym wrażeniu. Impulsy to ludzka rzecz. I właśnie dlatego nie w ten sposób powinniśmy podejmować działania. Ze względu na te impulsy stracisz 30% swoich ludzi. To luźny szacunek. Nie wiem, jak rozwinie się sytuacja w pałacu. No, a najprawdopodobniej myślę, że jest jakieś 89% szans na to, że w obecnej integralności cielesnej nie będziesz w stanie pojawiać się w stolicy. Będziemy musieli coś zmienić. Przywykłem do zmian. Co, mam przefarbować włosy? Soczewki w oczy? Będzie tego pewnie dużo, ale to rozmowa na później. Powiedzcie mi lepiej teraz. Skoro już tu jesteście, jaki jest zysk z całej tej sytuacji i jaki był wasz pomysł na następny krok? Ja mogę wam powiedzieć, jaki jest najbardziej opłacalny ruch w tej chwili. No jednym z zysków jest na pewno to, że Paul żyje. No ale to jest... To nieprawda. To tylko rozsieczy Rodrika i sprawi, że Arturio będzie musiał pozyskać kolejnego mistrza miecza. A takich przecież jest wielu. Być może to Bakr zostanie przywiązany do Rodrika i będzie miał jeszcze bardziej związane ręce. To nie zysk, Leo. Dobrze, to słucham. Co masz do powiedzenia w takim razie? Ja patrzę na Margot. Co powinniśmy dalej robić? Ja patrzę na ciebie, to nie był mój plan. A ja myślę, że w to wszystko wtrąciłby się Glaber, który zawsze gdzieś tam, kurwa, z tyłu po prostu za tobą jest, Asurio. No ale nawet jak Bak zostanie przykuty do Rodrika, to będzie miał bliżej, żeby go wysłać na drugą stronę. Powiedz mi, Glaber, mój serdeczny przyjacielu, czy ty oszczędzasz swoje szare komórki na starość, bo wiesz, że ten czas już dawno nadszedł? Nie masz co oszczędzać. Zacznij ich używać. Oświeć mnie. Śmierć, bo może Rodrika w obecnej sytuacji nie jest dla nas korzystna. No, a kto mówi o tym, że ma go teraz zabić? Może to zrobić później, w dogodnym dla nas momencie. Jeśli teraz zginął Paul, to Rodrik teraz będzie potrzebował nowego ochroniarza. Jeśli teraz stanie się nim Bagr, to od teraz do momentu, dopóki go nie zabije, będzie miał ograniczone możliwości. To jest realna strata dla rebelii. Ten czas, który zmarnujemy, a to, co chciałem wam powiedzieć a propos waszych działań i impulsywnych zachowań, to jest to, że w tej chwili najbardziej opłacalnym działaniem, jakie rebelia może podjąć, jest wycofać się na 4 do 8 miesięcy na głębokie pozycje w dżungli i zniknąć z oczu rodu Mudan. Jakie straty w tym czasie poniesie planeta, tego nawet ja nie jestem w stanie tak szybko obliczyć. Każdy kolejny ruch będzie sprawiał, że sytuacja będzie eskalowała, a nasze siły są zbyt małe, by wchodzić w jakąkolwiek otwartą konfrontację. Pozyskaliśmy trochę zasobów. To prawda. Ale jeśli oni posiadają tancerza oblicza i są w stanie tak głęboko spenetrować swoje struktury, to jaką mamy pewność, że tutaj
albo kolejnej z naszych placówek nie ma kogoś, kto spali następnych szpiegów, następnych agentów rebelii. Rozumiem, że wolałeś żyć w świecie, w którym nie wiedziałeś, że mają tęcerza oblicza i postępować dalej zgodnie ze swoim planem. Nie, to tak było ci wygodniej. Bardzo, bardzo cenna informacja. I za to ci dziękuję. Natomiast to, że ona zaistniała jako fakt w naszej przestrzeni, sprawia, że mnóstwo planów się zdezaktualizowało. Eliminacja tego tancerza oblicza. O tak, to byłby cios. Na pewno jest dla nas taki problem. Mamy tę informację, możemy budować procedury bezpieczeństwa gwarantujące, że zawsze wiemy, z kim rozmawiamy. To jakie to są procedury? Identyfikować się hasłem, przedmiotem, czymś, co będziemy wiedzieli tylko my. Nie muszę cię chyba uczyć zasad bezpieczeństwa. Brzoskwinia. Nie musisz. To jest może ten pomysł na hasło. Nieoczywiste. Zgadzam się z Asurio. Ty naprawdę nie używasz swoich szarych komórek. Ale przynajmniej wiemy, że to nie jest tańcerz oblicza. Żaden z nich nie jest aż takim kretynem. Całą sympatią, Glaber. Tak, też się kocham. Posłuchaj, Margot. Bo powiem to raz. A mam wrażenie, że między nami nie do końca zachodzi nić porozumienia. Rozumiem, że walczymy w tej samej sprawie. Ale ty chyba nie pojmujesz skali poświęceń, jakie poniosła ta planeta. Przyleciałaś tutaj niedawno i być może nie widziałaś jeszcze, co się stało z... Nieważne. Arturio, jest w stanie większość z was oszukać bez żadnego problemu. Natomiast my w dość wąskich strukturach mamy niskie sposoby na to, żeby budować stabilne poziomy bezpieczeństwa. To by sprawiło to, co proponujesz, co nie jest wcale nierozsądne w takiej sytuacji, że będziemy musieli je jeszcze zmniejszyć, żeby zawężać krąg osób zaufanych i bardzo mocno obciążać się pod względem logistycznym, bo te hasła będą musiały się ciągle zmieniać. A każda jego zmiana będzie kolejnym momentem, w którym istnieje zwiększająca się procentowa szansa na to, że coś pójdzie nie tak. Więc prawdopodobieństwo tego, że w końcu coś pójdzie nie tak, wynosi 100%. To jest tylko kwestia czasu. I owszem, możemy ten czas wydłużać, ale oni wtedy będą działali na pełnych obrotach i będą coraz dalej i dalej i dalej oddalali się od tego zasięgu, w którym próbujemy ich trzymać, po to, żeby działania rebelii były realne. No doskonale rozumiem, wpadliśmy w głębokie szambo, ale myślę, wydaje, że zamiast zastanawiać się nad składowymi częściami i zapachem, powinniśmy pomyśleć o tym, co teraz możemy zrobić, żeby z niego wyjść. Poza tym słyszałem, że każdą okoliczność można wykorzystać na swój sposób, o ile jest się wystarczająco sprytnym. Potrzebuję mieć więcej danych. Czego potrzebujesz? Musimy się dowiedzieć, co się stało w pałacu. Jaka jest reakcja rodu Mudan na to wydarzenie? Jeśli Margot oficjalnie zostanie uznana za uciekinierkę, zaginioną zdrajczynię, to każde z tych określeń sprawia, że będzie różne nastawienie ludności i twoja pozycja, Margot, się bardzo mocno zmieni. Musimy się tego dowiedzieć, żebym mógł ująć cię w swoich obliczeniach.
Który ja tu nie mam żadnej pozycji. Nie ma czego uwzględniać. Jestem tutaj outsiderką i w machinie propagandowej mnie nie użyjesz. Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy jeśli Noa ma odcięty dostęp do pałacu, a takie jest duże prawdopodobieństwo, i jeśli Leo ma odcięty dostęp do pałacu, a takie jest duże prawdopodobieństwo, to jesteś ostatnią osobą z naszej grupy, która ten dostęp mogłaby jeszcze w jakiś sposób utrzymać. Natomiast jeśli zostanie oficjalnie ogłoszone, że... Oczywiście, że zostanie. Rozumiem, że Paul nie żyje, więc jedyny, który był świadkiem wszystkich zdarzeń, nic już raczej nie powie. Może upozorujmy to jako porwanie. Wystawmy okup. Słuchajcie, oni nie wierzyli mi, nie ufali mi po tym, jak rzuciłam się na nóż w obronie Rodrika. Naprawdę uważacie, że po tej ucieczce, kiedy wrócę, stwierdzą, że ona jednak jest spoko? Nie, to tak nie działa. Tak czy siak możemy cię wykorzystać do tego, żeby ich ośmieszyć. Wykradliśmy jako rebelia ciebie z ich pałacu. To bandaż na odciętą rękę, ale... Ale przestanie krwawić. Zawsze coś. I tutaj słuchajcie, ja bym zaproponował wam może jakiś rzut, żebyśmy mogli pohandlować z twardymi jakimiś rzeczami. Ja wam mogę, możecie, wiecie, posłać ludzi, żeby popytali, jak wygląda sytuacja w mieście. Czy ktoś o tym cokolwiek słyszał? Może wykorzystacie jakiś asset jakiegoś NPC-a, który gdzieś tam już się pojawił. Ja wam oczywiście podrzucę tutaj, kto mógłby coś takiego zrobić, który jest jakoś związany z waszą ekipą. Tylko tutaj myślę, że trzeba by było, że fajnie by było rzucić, żeby zebrać te informacje do kupy. Ja już o tym myślałem i chciałbym wykorzystać Samuela do tego. Dobra, to teraz jeszcze jedna rzecz. Wejdę troszkę nad stół. Justyna, powiedz mi, bo uznajemy, że powiedziałaś ekipie o tym, że przekazałaś informację o Noa. Okej, okay, możemy uznać, że zaszła taka rzecz. Dobra. Dobra, to jest jedna rzecz. Okej, okay, to chciałem ustalić. Noa, śmiało, proszę cię bardzo, możesz rzucić. Asuria też może rzucić. Na zerowym stopniu trudności i za impety będziesz mógł pytać mnie o rzeczy. Ja mam nieco inny plan. Okay. Propozycję już bezpośrednio w fikcji, więc może poczekajmy, co wyrzuci Noa i ja wtedy powiem ci, co wymyśliłem. Zobaczymy, czy będziemy rzucać, czy jednak grać. Dobra. Ja mam też Amifę do zbierania informacji. Tak jest, świetny pomysł. Ja bym się chciał spróbować skontaktować z jakimś sierżantem tam z tego mojego oddziału, czy... Bo tak właściwie to, jeżeli Paul nie żyje, to teoretycznie nikt mnie chyba nie widział, że to ja byłem. Teoretycznie chyba tak. Więc czy się chciałbym dowiedzieć, czy coś mówią w pałacu. Tak. Okej. Okay. Chciałam jeszcze zadać pytanie, skorzystać z nadświadomości, zrobić retrospekcję i upewnić się, że nic tam kompletnie nie zostało i nie przeoczyliśmy niczego po drodze, że w sensie, czy na pewno Leo nikt nie widział i czy na pewno nie zostało takich śladów, które by Leo zdemaskowały. Okej, okay, dobra. I to sobie rzucasz na to? Czekaj, już tylko popatrzę. Tak, dwa rzuty, jeden na akcję z Amifą i jeden na właśnie na to sprawdzenie, czy analizuję nasze ruchy i sprawdzam, czy niczego nie przeoczyliśmy. Okej, dobra.
To ja zadam tylko jedno pytanie, bo tylko jedno mogę. Mhm. I pytanie brzmi, jakie ruchy i jakie słowa zostały skierowane po tej całej akcji w pałacu, w sensie jakie rozkazy i tak dalej. Jak to odebrał pałac, jako cały pałac? Mhm. Słuchaj, w pałacu generalnie rzecz biorąc jest cisza. Wszyscy nabrali wody w usta i nikt specjalnie nie chce niczego powiedzieć. Samuel, czyli twój mentor, powie ci, że coś jest nie tak, że jest za cicho, to jest po pierwsze, bo nikt o tym nie mówi, o tym, co się wydarzyło. Po drugie, jeden z naukowców Hidani coś kombinuje i gdzieś jest zapraszany na jakieś spotkania, tego typu rzeczy. I po trzecie, wydaje mu się, że ktoś zaczyna go podejrzewać o jakieś, i ja sobie wydam 2 punkty zagrożenia na to, że ktoś zaczyna go podejrzewać, a przez ktoś mam na myśli na przykład Asurio, że zaczyna go podejrzewać o jakąś konspirę z wami. Arturio, tak? Tak. Arturio. Rozumiem. Wygląda mi na to, że chyba będą podstawiali za ciebie, Margot, sobowtóra. Nikt o niczym nie mówi. A musieli się dowiedzieć, prawda? Alarm został wszczęty w lochu, ale jestem przekonany, że nas dokładnie uciekających nikt nie widział. Tak, możliwe, i to jest też panowali też wcześniej. I tutaj przejdźmy do Margot na chwilę. Bo to Leo powiedziałeś, że nikt was teoretycznie nie widział. Margot, proszę cię bardzo, jak tam te twoje rzuty? To tak, rzucam, żeby się dowiedzieć, chyba na understand. Mhm. Duty albo struth. Okej, okay, duty jest dla mnie spoko. Okej. Jaki poziom trudności? Wiesz co? Myślę, że to będzie 2 poziom trudności. Okej, okay, to ja zostaję przy 2 kostkach. Okej. Okay. I nie używam fokusu. Mhm. No i słuchaj, 2 sukcesy. Bardzo ładnie. Dobra, i teraz tak. Okej. Okay. Dobrze, ale Nelaf, tak. Słuchaj, dobrze, możesz zadać 2 pytania. Aha, za pierwsze, okej. Dajesz punkty impetu. Dobra, słuchaj, według mnie przypominasz sobie jedną rzecz, która, jeden mały ślad, który może naprowadzić na Leo. Że to on. To jest sztylet, który
został w ciele Paula. I to były te dwa punkty zagrożenia, które wydałem wcześniej. Po numerze seryjnym broni inwentaryzacji dojdą, do kogo to należało. Zakładam, że zostawił go przynajmniej na czas, w którym targaliście te zwłoki do celi, żeby nie została krew na korytarzu. I mam jeszcze drugie pytanie. Mhm. Czy ja muszę zadawać takie pytania, które moja postać miałaby szansę się dowiedzieć, czy takie ogólnie jakiekolwiek? Wiesz co, wydaje mi się, że takie, które twoja postać miałaby szansę się dowiedzieć. Albo wywnioskować z czegoś. Zadaj pytanie, powiem ci, czy spoko, czy nie, czy zmienimy na inne. To czy jako Bene Gesserit mam jakieś kanały do komunikacji albo z zakonem, albo z innymi rodami na przykład? Na pewno przez Amifę jesteś w stanie się skontaktować z zakonem. Z innymi rodami prawdopodobnie też. Jakby Bene Gesserit mają dość dużo wpływów. Więc kontakt z takim czy innym rodem to nie jest problem. Kwestia tylko czasu i tego, jak istotna jest ta informacja. Okej. Tak oddzielnie chciałam, czy moja szpiegini coś wie na temat sytuacji w pałacu, czy niekoniecznie? Wiesz co, ona się raczej nie chce zapuszczać do pałacu, bo nie chce być jakoś bardzo z tym kojarzona, ale z miasta jest w stanie wyciągnąć różne informacje. I po mieście chodzą plotki o ostatniej bójce w... Jak to się nazywało? W pogiętym kogucie. I o tym, że było parę trupów, że ekipa Ożara i ekipa Trello się pożarły ze sobą. I doszło do bijatyki i było parę trupów i że część robotników też brała w tym udział, a nie powinni. To jest jedna rzecz i generalnie chodzą słuchy o tym, że to nagranie z waszej wspólnej poprzedniej sesji, czyli z drugiej, na której graliśmy, poszło w eter. I to troszkę zmieniło nastawienie do was jako do rebelii. Część osób nawet sama się zaczęła zgłaszać, w różne miejsca zaczęli pytać, dopytywać gdzie, u kogo, jak mogą pomóc i tak dalej, więc tych zasobów przybywa. Natomiast no, wraz z nimi też przybywa więcej uwagi w waszą stronę. Natomiast jeśli chodzi o informację, która by wyszła z pałacu, to nie, to nic takiego nie miało miejsca, że cokolwiek się wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, Margot, wiesz, dochodzi do siebie po tym, jak przyjęła na siebie cios wymierzony w następcę tronu i tak dalej, nie, jakby w ten sposób. Więc tutaj jakby spostrzeżenie Noaha z początku tej rozmowy, że możesz zostać podmieniona, może być całkiem słuszne. Teraz pytanie, czy chcecie się jeszcze coś tutaj dowiedzieć, czy przeskoczymy do Asurio i jego ewentualnie planu? No ja bym chciał, jeżeli jest jakaś możliwość, powiedzmy, spróbować się skontaktować z którymś z sierżantów moich, żeby on może dał radę na sytuację. Ja tam ich z imienia nie mam wymienionych, ale powiedzmy, niech będzie jakiś sierżant Krill, taki jeden od początku, który tam jeszcze z czasów akademii. Okej,
Okej, okay, słuchaj, communicate. Przesłać powiadomość, zobaczyć, czy odpowie w jakiś sposób. Tak? Jasne. Communicate dla mnie tutaj jak najbardziej. Możesz to rzucić z prawdy, jeżeli chciałbyś ukryć tą wiadomość, tak żeby, wiesz, nie wjebać gościa po prostu na minę. Tak, nie, po prostu jakieś, właśnie chciałbym to zrobić tak, żeby... No, to tak, to odwróćmy, domyślił, to odwróćmy sobie ten... To motywację. Jakimś szyfrem, czy coś takiego, że tam... Jasne, jasne, nie ma problemu. Stop, ile to jest sukcesów? Słuchaj, dwa. Stopień trudności 2. No i pięknie, słuchaj. W pałacu... Jakie jest twoje pytanie? Czego się chcesz dowiedzieć? Tak. Bo to, że ja pewnie jestem spalony, to ja wiem. Ja bardziej chcę się dowiedzieć, czy chcą coś od całego oddziału i czy ewentualnie są gotowi się wszyscy ewakuować zgodnie z planem. Powiem ci tak. Wzięto ich na spytki. Momentalnie, kiedy tylko... wyszła i faktycznie doszli do tego, że to ty tam byłeś, a przynajmniej twój nóż tam był. Jeżeli byś wrócił, mógłbyś się bronić, że ktoś ci nóż na przykład ukradł, albo cokolwiek, ale to jest w chuj ryzykowne. Bo to może być, wiesz, bilet w jedną stronę po prostu. Natomiast wzięto twoich ludzi na spytki. Część z nich zatrzymano, powiedzmy tak ze 3-4 osoby, na dłużej, ze względu na inne uchybienia jakby w procedurach i w regulaminach, które miały miejsce, ale resztę wypuszczono i ta reszta jest gotowa do ucieczki z tamtego, jakby wiesz, z tego kurwidołka. Więc możesz przekazać im tą wiadomość i oni bezpiecznie znikną z tamtego miejsca. Chcę im przekazać, żeby poczekali, aż wypuszczą wszystkich, bo jakby teraz uciekli i pozostali, to tamtych, co są w tych czterech, co jest na tych przedłużonym przepytywaniu, miało przesrane. Jasne, Skoro jakby oni nie mają z tym nic wspólnego, ich tam nie było, oni spełniali swoje obowiązki, to było jednorazowe działanie. Więc oczywiście, poczekają, aż wypuszczą wszystkich i wtedy całym oddziałem. Dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. Do jednej z tych kryjówek w tam w dżungli. Dobra, słuchaj, jasne. Ta wiadomość zostanie im przekazana i tak się stanie. Chyba, że coś innego się wydarzy w trakcie, ale póki co możemy założyć, że w ten sposób, że twój oddział będzie bezpieczny i uda im się wyjść stamtąd, jeżeli dostatecznie długo będą, powiedzmy, że tak powiem, trzymani pod kloszem. Tyle? Tyle. Ktoś coś jeszcze? Dobra, Asurio. Miałeś plan? Słuchamy. Nawet dwa. O kurczę. No. Pierwszy jest mój, a drugi jest nasz. Znaczy w sensie do skonsultowania z wami. To, co ja będę chciał zrobić osobiście, to zorganizować spotkanie z MIS. I używając neurolingwistyki, będę chciał w taki sposób przekazać wiadomość, żeby później, spotykając się z nią, wiedzieć, czy to mys, czy nie. I nie mam problemu z tym, żeby spotkać się nie z mys. Podajmy to ryzyko. Teraz ci opowiem, jak chciałbym całą tą sytuację chciałbym przygotować. Natomiast tutaj w międzyczasie, poprzez spływające informacje, pojawiła się jeszcze jedna kwestia. Skoro Mudan nie zareagowali, Margot do tej pory nie odkryto, że Margot została porwana, to Leo nie jest jeszcze do końca spalony. I rozważenie jego powrotu myślę, że jest dość istotną kwestią, którą moglibyśmy w tej chwili ograć. Bo z jednej strony mógłby on wrócić twierdząc, że po prostu ruszył za Margot, żeby ją ratować. I spreparowalibyśmy odpowiednie ślady świadczące o takim właśnie wydarzeniu. Spalając to, że jest to przejście, Leo by powiedział, że odkrył je przypadkiem, widząc, że ktoś tam ucieka.
co nie byłoby wcale jakimś wielkim kłamstwem, jeśli odpowiednio ubrać by to w słowa. I gdybyśmy spreparowali odrobinę śladów, które byłyby gdzieś tam na przestrzeni pałac i spalili tą swoją kryjówkę, gdzie faktycznie będą ślady i dobry śledczy, tropiciel, ten myśliwy, czy nawet mentat będzie w stanie odkryć, że tu było kilkanaście osób i tak dalej. Co prawda tracimy kryjówkę, ale możemy z powrotem umieścić w miarę wiarygodnie Leo w pałacu. Jest to bardzo ryzykowne. Tak, to wszystko zależy od tego, mój drogi, jak dobrze potrafisz kłamać. I w tym jest problem. Fatalnie. Myślałem też o tym, że ewentualnie moglibyście spróbować wrócić we dwoje. Ale skoro oni nic nie ogłosili, no to nie ma sensu, żebyś był rycerzem w białej zbroi, który ratuje porwaną Margot. Tak, szczególnie, że jako publika o tym nie wie, ale wszystkie ważne osobistości w pałacu uważają, że teraz już pewnie, że Margot jest zdrajczynią, a i no niestety chyba ja też mam spore problemy. Jak ty możesz uzasadnić to, że nóż Leo został w Paulu? Nie wiem, nóż każdy mógł pobrać, bo to jest po prostu standardowe wyposażenie wojskowe. No, dowolna osoba z dostępem do zbrojowni i umiejętnościami mogła sobie go wziąć. Tak? Ja z nim nie śpię, czeka przy sprzęcie moim. Znaczy najtrudniej byłoby spreparować, kto inny byłby za to odpowiedzialny. Ale ja wiem, na kogo moglibyśmy to zgonić. Przynajmniej na dwie osoby. Patrzę na Noa. Uśmiecham się. No cóż, stanę się przekleństwem rodu Mudan, bohaterem rebelii, tak? Margot! Leo! To kwestia zagrania kartami, które już leżą na stole. Skoro mają tancerze oblicza i padło, że Noam miał z tobą jakiś kontakt i chciałaś mu coś przekazać, to najprawdopodobniej i tak już jest pozamiatane. Wplecenie go w tą historię tylko daje nam dodatkową korzyść z czegoś, co i tak jest już dla nas kosztem. I daje ewentualną szansę na odwrócenie tej monety. Ja nie mówię, że to jest bardzo dobry plan. Prawdopodobieństwo tego, że się uda, jest dość niskie, ale z tego, co zdążyłem się zorientować, to jesteście zwolennikami planów o niskim prawdopodobieństwie sukcesu. Ja pozwolę tylko wtrącić tutaj, bo to mogło uciec graczom. Mentatowi za chuj by nie uciekło. Margot wzięła pieczęć Rodrika z jego komnat i dała ją Mys, która prawdopodobnie jest tancerzem oblicza w tym momencie. Znaczy nieprawdopodobnie, tylko na pewno. Wtedy była. Wtedy była. Więc i wraz ze słowami, żeby przekazała to Noa. Więc możliwe jest, że po co miałby Noa tam przyjść i uprowadzić Margot, jeżeli Margot kazała mu przekazać tą pieczęć. Dla mnie to jest dosyć prosta sytuacja. Noa pojawia się w pałacu, służąca się z nim spotyka, przekazuje mu pieczęć, a Noa w drodze powrotnej uwalnia Margot. Margot nie może mieć przy sobie tej pieczęci, bo jest zamknięta w lochu. Więc są to dwie ważne rzeczy, które z pałacu rebelia powinna wydobyć. Noa to robi za jednym zamachem. Okej. Okay. Nie widzę przekonania na waszych twarzach. Nie, zastanawiam się tylko, co dalej. Umieszczamy ich w pałacu z powrotem? Nie. Nie ich. Nie. Margot nie jesteśmy w stanie umieścić. Jeśli Muda nie podadzą informacji, że ona została porwana, to nie jesteśmy w stanie jej przywrócić do pałacu. No chyba, że będzie chciała wrócić do przytulnego lochu. W co wątpię. Natomiast Leo... No tak, tylko... Leo, to nie jest tylko strata ciebie.
to jest strata ciebie i kilkunastu dodatkowych osób, które są w pałacu. Moi ludzie sobie poradzą i uciekną, tylko będą mieli okazję. Ja się boję, że w momencie, kiedy nawet jakby się nasze to przedsięwzięcie udało i uwierzyli nam, że to jednak... Durniu! Bohatersko. Po co mi twoi ludzie na zewnątrz? Bo są wyszkoleną oddziałem piechoty. Jakby ale to takich można łatwo zastąpić. Jest trudniej mieć wyszkolonych ludzi w pałacu. Słuchajcie, oni mają tancerze oblicza. Skąd wiemy, czy nie podszył się pod Leo i nie przesłuchał w tej chwili wszystkich ludzi Leo jako przedstawiciel rebelii? Jakie są szanse, że któryś z nich potwierdził ich podejrzenia? 99,999, czy może już 100? No ja im ufam. Ale a sam? Nie brałem pod uwagę. Ale oni tobie też ufają. Oni tobie też ufają. Wracam za właśnie w tym problem. To bardzo słuszne stwierdzenie i wracam do pierwotnego pomysłu. W tej chwili, przy obecnym układzie sił, najbardziej zaboli ich zabranie im tego, co dało im tę przewagę na samym początku. Tancerze oblicza. Dopóki będzie w ich zasięgu, będą nie tylko mogli ograniczyć możliwość naszych ruchów, bo będziemy musieli dużo bardziej uważać, ale również wykonywać takie akcje, które przed chwilą zasugerowała Margot. Swoją drogą bardzo słusznie dokładając kolejną konsekwencję do listy twoich nieprzemyślanych działań, Leo. Dlatego też, mimo twojego wspaniałego planu, obawiam się, że nawet gdybym wrócił do pałacu, to Arturio, podejrzewając po ostatniej akcji, w ciągu 2 do 3 dni wymyśliłby coś, co by mnie spaliło. Przez moje impulsywne działania. Sposobów na wyeliminowanie tancerza oblicza widzę przynajmniej 2. Po pierwsze to, co wspomniałeś, Asurio. Zabiegać o spotkanie z Mys, jeżeli wyślą... Znaczy, pojawi się Mys bardzo dobrze. Jeżeli pojawi się tancerz oblicza w postaci Mys, mamy go. Drugi sposób... Ech, a będą się spodziewali, że będę chciał się z nią skontaktować. Więc dosyć logiczne po ich stronie byłoby wystawienie właśnie tego sobowtóra. Drugą metodą byłoby poczekać, aż czy faktycznie zacznie udawać mnie. I wtedy będziemy wiedzieli zawsze, w każdym momencie, gdzie jest ten tancerz i mamy łatwy target. Znaczy, łatwy. Zabić narzeczoną następcy tronu nie jest, powiedzmy, łatwym targetem, ale namierzenie tancerza oblicza jest już w tej chwili, byłoby w tej chwili bardzo proste. Ale tutaj pojawia się jeden bardzo poważny minus. Minus w postaci tego, że te zyski, jakie wygenerowało nasze spektakularne wystąpienie i uwolnienie zwolenników rebelii, mogą zostać bardzo prosto odwrócone tym, że zostaniemy przedstawieni jako mordercy, którzy dokonali zamachu na narzeczoną księcia. Czy tancerz oblicza nie zmienia z powrotem się w tą oryginalną postać po zabiciu? Być może, ale wydaje mi się, że Mudan będą w stanie to zamaskować. Nie, jeżeli ja przeżyję tą całą akcję i pojawię się i wyjaśnię wszystko. Nie możemy być oskarżeni o zamordowanie mnie, kiedy ja będę chodzić, żyć i być w stanie przedstawić naszą historię. Moim zdaniem to zbyt skomplikowane dla prostych ludzi. Zrobimy im kompletny chaos w głowach. Najpierw zabijają Margot, potem ona jednak żyje. Mówi, że jest po tej stronie albo po tamtej. Mudan będą robili to samo, więc oni też będą produkowali informacje. Fałszywe i mają dużo większe sposoby, żeby je rozprzestrzeniać. Wydaje mi się, że to jest raczej rzecz ostatniej szansy. Skupmy się w takim wypadku na spotkaniu z Mys i zróbmy to, co w bezpośrednim czasie jest w naszym zasięgu. To, żebyś ty stanął naprzeciwko niej, no uważam, że jest dobrym pomysłem. Bardziej ryzykownym niż gdybym to był ja. Ale powinniśmy się tam pojawić wszyscy tak czy siak.
Czas na akcję. Wzniosę rozmowę nad stół trochę. Czyli co? Plan jest taki, żebyście się spotkali z Mys, która teoretycznie będzie tancerzem oblicza. I będziecie chcieli wyeliminować tancerza, bo pałac wyśle go, żeby zabił Noa, albo go, nie wiem, przechwycił cokolwiek, żeby go przesłuchać. Taki mamy premis tego tutaj ustaleń? Tak, ale ja potrzebuję do tego jeszcze odrobinę rozbudować tą sytuację. Jeśli to ma być Noa, jeśli to nie ma być tak, że ja pójdę tam sam, żeby spotkać się z Mys i my będziemy obstawiać tą sytuację, to potrzebuję uruchomić przynajmniej jeszcze dwie osoby, które nam namalują tą sytuację w pałacu, bo ja się muszę upewnić, że to będzie tancerz ostrzy i że Mys w tym czasie będzie w pałacu, a do tego może przydać się Bakr, który może ją po prostu zatrzymać. Najlepiej, gdyby to było tak, że w momencie, w którym ta sytuacja się pojawi, czyli pojawi się przeciek o tym, że ma dojść do spotkania z Noa, żeby ten przeciek poszedł od jednego z ludzi Leo, bo to będzie naturalne w tym momencie, skoro i tak są spaleni, i tak są spaleni, to będzie też moment, w którym Leo będzie musiał rozkazać swoim ludziom, że pod każdym pozorem i każdym sposobem muszą się wydostać z pałacu, bo to będzie ich ostatni moment na to, żeby zrobili to żywi. To nam wygeneruje dwie rzeczy. Po pierwsze, prowadzi tą informację w naturalny sposób w struktury rodu Mudon. Po drugie, wprowadzi chaos w strukturach straży pałacu, więc jakby osłabi delikatnie natychmiastową reakcję. To są dwie kwestie. Trzecia kwestia jest taka, że całym tym zamieszaniem na pewno będzie dowodził Arturio, więc Bakr musiałby się w umiejętny sposób wkleić i w odpowiednim momencie zatrzymać Mys, tak żeby zmusić tancerza ostrzy do wyjścia. A osobą, która mu w tym pomoże, będzie mój stary przyjaciel w rodzie Mudan, człowiek, którego do tej pory nie ujawniałem przed rebeliantami. Człowiek, który służy rodowi Mudan, ale ma u mnie dług. Okej, okay. I on będzie miał przekazać tą wiadomość Bakrowi, żeby tak zorganizował temat, żeby Mys została, żeby Mys jakaś... Żeby Mys jako nie... Mys nie mogła opuścić pałacu, żeby to musiał być tancerz ostrzy. Dobra, dobra. A to rozumiem. Jakby mamy nacisnąć na to z dwóch stron. Po pierwsze, od strony Bakra i mój przyjaciel ma mu to umożliwić, a po drugie, wystawiając się na strzał i dając Arturio takie... To jest ten moment, w którym tancerz ostrzy może przynieść kolejny benefit. To jest ten moment, w którym można odciąć Hydrze kolejną głowę. Dobra, dobra. Dla A mnie bomba. Przyjmujemy takie ryzyko, że ona pojawi się w takiej obstawie, że Noa praktycznie ma duże, duże szanse zginąć przy tym spotkaniu? To znaczy, Noa na pewno będzie podejmował ogromne ryzyko. Zresztą jak my wszyscy. Ale zakładam, że żadna ze stron nie jest w stanie tego w ten sposób przeprowadzić, żeby być bardzo blisko tej dwójki, która ma się spotkać. Obie strony mają wiedzieć o tym spotkaniu, ale spotkanie wyjściowo ma stanowić tylko tête-à-tête między dwójką szpiegów, między dwójką agentów. Więc ani Mys, ani Noa nie mogą w jawny sposób przyprowadzić ze sobą dużej obstawy. Ja jestem przekonany, że tancerz ostrzy będzie chroniony. Tak samo jak my nie zostawimy Noa samego. Natomiast to jest nasza najlepsza opcja, żeby go przyszpilić, a nie zgadywać, czy dzisiaj jest tym, a jutro tamtym. To prawda. Słuchajcie, dla mnie to jest spoko. Ja jak najbardziej jestem za tym planem. Przed małą przerwą ja sobie wydam tylko 4 punkty zagrożenia.